kończy się stary rok, a za chwilę nowy rok. I to jest piękne, że Kościół uczy nas, aby kończyć go i zaczynać, myśląc o Bożym błogosławieństwie. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. To jest cudne, że na przełomie roku Kościół kładzie przed nami tekst błogosławieństwa ze Starego Testamentu. Jest to błogosławieństwo aaronowe, które Bóg daje Izraelowi po to, aby błogosławił się tym błogosławieństwem z pokolenia na pokolenie. Liczb, 6 rozdział, w którym czytamy: niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad Tobą i niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Cudny tekst. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Błogosławi, dobrze mówi, gdy z obfitości Bożego serca płyną w Twoją stronę dobre słowa, to jest cudowne. Kiedy mówi to nad Tobą dobry Bóg, Bóg, który Cię kocha. Bardzo lubię odwoływać się w tym momencie też do fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa z 28 rozdziału, gdzie w tłumaczeniu Biblii pierwszego Kościoła jest powiedziane, że te błogosławieństwa Pana wyruszą ku Tobie i znajdą Cię. To jest moc. Boże błogosławieństwa wyruszą ku Tobie i znajdą Cię. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Potrzebuję Jego ochrony. To jednocześnie pokazuje mi, że jest wróg, który chce mnie zniszczyć, ale w Bogu jestem strzeżony, jestem chroniony. Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad Tobą. Boża przychylność, Boża łaska. No właśnie, niech Cię obdarzy swą łaską, czyli niezasłużoną przychylnością, a jednocześnie siłą do wykonania zadania, do którego On mnie powołuje. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze. Bóg nie patrzy gdzieś na boki, Bóg nie omija mnie wzrokiem. On patrzy prosto w oczy. Twoje i moje. Więc z tego wypływa też to, że On obdarza Cię pokojem. Obdarza Cię pokojem. Szalom! Szalom! W Jego pokoju jest zdrowie, radość, błogosławieństwo finansowe, harmonia, wolność od wrogów. Generalnie wszystko, co najlepsze mamy w słowie szalom. I teraz uwaga. To błogosławieństwo Starego Testamentu wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli wierzysz w Jezusa, to masz to. To błogosławieństwo z liczb 6 nie jest dla Ciebie pobożnym życzeniem, ale jest faktem, który wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Mamy to w Chrystusie. I to jest dopiero petarda. Więc mogę powiedzieć Ci, że w Chrystusie Pan Cię błogosławi i strzeże. Pan rozpromienia swe oblicze nad Tobą i obdarza Cię swoją łaską. Pan zwrócił ku Tobie swoje oblicze w Jezusie Chrystusie i obdarzył Cię pokojem. Szczęśliwego Nowego Roku i do przodu. Frajda życia z Bogiem. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw polubienie lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. A my widzimy się przy kolejnej okazji.